Cześć wam wszystkim, z tej strony Draka i powracamy do Ratcheta Trójki. Do Ratcheta i Clanka Trójki oczywiście. I tak, ostatnio udało nam się namierzyć transmisję doktora Nefariusa, prowadzącą na planetę Dax, gdzie rzekomo tworzy swoją super broń, tajemniczą super broń. A teraz ruszamy z symulacjami VR, po prostu ze symulacjami, ponieważ Helga, Olga, czego, jak się ta skacząca robopani nazywa, powiedziała, że dostaniemy za to gadżety. Więc okej, rollout. O, patrzcie, to nie jest Hypershot, to jest dynamo z poprzedniej części. Press and hold circle to connect to the target. Button to let go. Use L1 for more precise aiming. Czy oni włożyli wszystkie gadżety w jeden teraz? W sensie jest to połączenie dynamo i naszego harpuna. A i widzicie, i teraz na przykład już. No właśnie. Chyba nie potrzebujemy potrzebujemy ekwipować. No nic, nieważne, nie było tematu. Ale hakera używamy automatycznie. Co tym razem? Czyli kwadrat i kółko. Okej. Okej, czyli dobra. Zielone wchłaniamy. Czerwony niszczymy. Okej, nie pamiętam tej minigierki. Wreszcie, wiecie, hakowanie bardziej polegające na zręczności niż na... niż na inteligencji. Czyli no, w końcu wiecie, mogę hakować bez problemu. Wow, trochę się wystraszyłem, jak się ta animacja włączyła. Robię co mogę, Jezu Chryste, daj mi spokój. No wiem, robiłem to dokładnie, nie wiem, niecałą minutę temu. Tak, dokładnie całą minutę temu, dobrze słyszeliście. A, teraz będzie miał po parę pięter, tak? Okej, spoko. Okej, to fajne. Tak hakować mogę generalnie. Jezu Chryste, nie drzyj się, paniusiu. That was okay, tak? Okej, no fajnie. Cieszę się, że ci się podoba. To najważniejsze. To ty masz być zadowolona. Trochę. Tak, wiem, kuźwa, gro. Shit. Źle kliknąłem przypadkowo. Nie, dobra, nie będę tak robił, bo zaś... No, zwymiotuję. Szybciej. Nie, shit. Wow, ile pięter. Come on.
Oki, załatwione. Czy to koniec? O! To śruba! Żałosne, żałosne, ale śruby mamy. I przy okazji gadżety. Boom. Alrighty, we'll just take those gadgets and be on our way. Znaczy to Helga, okej, okay. Nie Olga. O tak, gadżety. Dobra. Rollout. I dosłownie. Aha, czyli brakuje nam, że 4 gadżetów, jakiekolwiek by one nie były. Wiem, że jednymi będą na pewno buty. W sensie będą 2 pary butów ponownie. Jedne będą do ślizgania, a drugie będą do chodzenia po ścianach. Reszty gadżetów nie pamiętam. Czy mamy może w końcu jakieś fajne opcje ulepszenia statku? Nie. Okej. Okay. Okej, okay, planeta Dax więc. Jesteśmy na miejscu. The Dax facility has 2 high security computer terminals. My information indicates that one of them is somewhere out in the island. Okej, okay, czyli musimy zhakować 2 komputery, nim dostaniemy się do fabryki broni, do miejsca, gdzie ukryta jest broń. No i znowu takie bardzo klimaty Jacka i Daxtera, nie? Tak, ta planeta. Zwłaszcza pierwszego. Tu nie wyskoczę. Jakieś nowe brońki? Tylko ta tarcza. No, chodźcie, muszki. O, jakiś większy madafaka widzę. Nice. Uwielbiam wysługiwać się innymi. Tam jest śruba, więc tam się potem dostanę, no nic. Czekajcie. No muszki, chodźcie. Nie muszę użyć turetów, bo nie chcę, bo Ratchet ma problem z namierzaniem automatycznym w górę. Dobra. Nie narzekałbym na przykład te wieżyczki leciały, nie wiem, były troszeczkę bliżej, nie? Aby je rzucał tak. Just saying. Czy ja poważnie muszę ręcznie wycelować? To jest idiotyczne. O! Dobra. Dobra. Jakoś nie pamiętam z poprzedniej części, żeby Ratchet miał takie problemy z celowaniem w górę. Totalnie nie pamiętam właśnie. No, zapraszam. Naprawdę bardzo przyjemna broń. Czy Sakano w poprzedniej części też mógł zasysać skrzynki? Czy tylko małe potwory? Nie jestem pewien. Tam chyba zdrowia nie ma, dobra, nieważne, nie będę się cofał. O, 3 na raz lecą. Nie, zabijasz mi amunicję, gnoju. O tak. No dobra.
shit, że to się musiało skończyć teraz. No to Heil Hydra, nie? Nie, to nie to, shit. To. Ten jeszcze musi kuźwa żyć oczywiście. God damn it. No już, Ratchet, zbieraj się, nie umieraj. Nie chciałem tego robić, ale to jest granata. No właśnie. Czy naprawdę nie mogę, aby nie... Czy naprawdę nie mogę zasysać rzeczy, kiedy już raz cokolwiek zassę? To jest dziwne. What the fuck? Oj nie, 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 nie. Ja dobrze wiem, co się czai w wodach w świecie Ratcheta i Clanka, tak więc... Widzę zdrowie. O, to buty do grindowania. A w sumie to jeden i jest rozmiaru Ratcheta. Wiecie... A nie, dobra, to są te, dobra. Buty do latania, okej. Okay. Nie pamiętałem, żeby one były w tej grze. Sundrom? O właśnie, pamiętam. Wiedziałem, że gdzieś to tutaj widziałem. Czy to hydraulik? Chyba tak. Ja plumber. Coś miałem mówić, zapomniałem. No nic, może przypomnę sobie później. A trzeba znowu zmienić kolejność broni, bo teraz widzę, że jeszcze doszedł nam tutaj gadżet, który też daje, musimy ekwipować. Co nie do końca mi się podoba, co zrobić, więc tak, to pójdzie tutaj. Nie jestem pewien, czy ten shotgun do mnie przemawia, więc wiecie, shotcannon jakby. Shotcannon, przepraszam. Zamiast tego damy sobie może, nie wiem, lava gun. Taka trochę klasyka, ale nie będzie. Tam handlarz, tu handlarz, wszędzie handlarze. A z prawo czy lewo? To jest pytanie. Chodźmy w prawo najpierw. Lewo mi przeraża. Wow! Dzięki, Ratchet. Jak fajnie, że chwyciłeś się tego punktu. No faktycznie, widok na odsłonę jest całkiem niezły. Kolejna lokacja, która na współczesnej generacji mogłaby robić naprawdę kozackie wrażenie, twierdzę. Nawet nie był blisko trafienia nas. Może w sumie napełnimy sak kanona? A, dobra, klik. Klik. A, okej, okay, czyli... O, też się samo zmienia, tak? To jest spoko. To po co mogę to ekwipować? To jest kurde pytanie. A, czyli się na przykład... Okej, okay, czyli zmienia się samo, no fajnie. Okej, okay. Dobra. Nie przeszkadza mi to. Draka Jabrów. Teraz się prawie już nie zmieniło. Spanikowałem. Pamiętam, że jak byłem młodszy, zawsze miałem problem z tym momentem!
Okej. Fajnie. Pełne skupienie. Nie przerżnąć tego znowu. Coś jest ogólnie spieprzone ze sterowaniem w tym. Wow, czemu ten statek zniknął? Coś jest spieprzone ze sterowaniem generalnie tym. Jezu, tym zielonym promieniem, nie pamiętam jak się to nazywa. Power shotem czy coś takiego. Bo jakby wystrzeliwuje parę razy przed siebie. W ten sposób, wiecie, podświetla nam kolumny, które nie chcieliśmy podświetlić. Dobra. Ammo, o, mam pełne. Powrót na statek, no może niekoniecznie. Czy to... Wow! Ta technologia teleportacji. Wow. Skrzynki wystrzelone. Czyli gra... Hello? Dalej. God damn it. Ci teleportujący się wrogowie, oni są najgorsi. Tuż koło leczących się wrogów. Daję moje dzielne wieżyczki. Napierdalać! Bardzo przyjemna broń. Czemu nie mogę rzucić kolejną? What the fuck? Nie mogę rzucić kolejną wieżyczką z jakiegoś powodu. Okej, to dziwne. Dobra. Lava gun. Nie, ni cholery. Hydra. Wiem to, że ta broń się lokuje na nim, ale i tak nie trafia. Dobra. Jestem przy tradycyjnej armatce. Ona co prawda w ogóle nie zadaje mu obrażeń, ale lepszej opcji w tym momencie już nie mamy. Hydra, a to się Hypershot nazywa, dobra. Wow. God damn it, nie teleportuj się, kiedy masz tak mało zdrowia. To bardzo nieładnie. O, dobra. Pozamiatane. Nie. Dalej nie Ratchet. Dalej nie Ratchet. Widzę, że muszę kuźwa... O. Ręcznie to ustawić. Wow. Chyba weszliśmy do czyjegoś faprumu. Check it out. Looks like somebody's a big fan of Courtney Cares. Duży fan, powiadasz, tak? Remember that bombshell handing out prizes on Annihilation Nation? Ah, yes. Her specifications were remarkable. Yeah, well, she's not the hottest pop star in the galaxy because of her singing. That is odd. It appears this computer was recently used to edit one of her music videos. Oh, let's watch it! I mean, you know, it may contain a clue or... Tak, tak, raczej tak. Jeszcze nie wiem, co o tym sądzę. Mieszane uczucia to najlepszy opis tego, co właśnie odczuwam.
Czy ona śpiewa o złym planie Nefariusa? Tak tylko pytam. Miss Gears may be in league with Dr. Nefarious. Yeah, who knew? She always seems so sweet and innocent in her videos. Well, except for that one with the... You know... Tak. She might possess information about what Nefarious is planning. Oh, right. Ratchet jest fanem, rozumiem, tak? On Annihilation Nation, we'll get another chance to talk to her. Okej, czyli najwidoczniej to w tym pokoju odbyła się edycja teledysku w Courtney Gear, bo tak się nazywa ta pani piosenkarka. I zaczęła, ona śpiewała o tym, że roboty pewnego dnia powstaną i zmiotną z galaktyki całe życie organiczne. O nie, to znowu było zakończenie Mass Effecta 3! Dopiero co to przetrwałem, nie mam zamiaru tego przetrwać znowu. Dobra. I tak, jeśli ona daje nagrody, wydaje nagrody podczas tego turnieju, w którym braliśmy tam kiedyś udział, więc jeśli chcemy spotkać ją ponownie, musimy uderzyć właśnie na ten turniej. Ale dobra, mam tutaj coś jeszcze do roboty. Wow! Well shit. Nie! Ta ryba kuźwa naprawdę nie traci czasu, nie? Tak, żeby nie było. Tak. Skakanie. Umiem to. Uff. Udało się, nie wierzę. O tak, śrubcia dla nas. I na statek. Trzeba uzupełnić ammo. I mamy jeszcze jedną drogę do zwiedzenia. Nim ruszymy na turniej. No dobra, no to jeszcze druga droga. Witajcie, boty śmierci. Widzicie moje działo? Nice. Congratulations to employee JX. Czym chciałby to... O. Serio? Bójść! Długo po wybuchu, czemu dostałem obrażenie do cholery? Hydra? Hydrą będzie szybciej. Janusz się rozwinie. O, proszę, rozwinęła się. Teraz jest... lepsza jakość. O, proszę. Mnożnik tutaj ukryty. Dalej. Może to bym otworzył drzwi, nie? To nie głupie, nie głupie. Sak kanon. Teraz się jeszcze lepiej.
Wow! No nic. Turety! Awesome. Co? Wszystkie organiczne formy życia na tej planecie miały się zgłosić do sektoru 8 na natychmiastową egzekucję. Okej. Okay. Na, nie ten analog. Dobra. Bierzemy hydrę. O, no tak, teraz możemy celować więcej. Brać na cel więcej wrogów na raz, okej. Okay. To chyba spoko rozwój. Wow! Chciałem rzucić kluczem, tylko zapomniałem R1 nacisnąć. Całe ja. Oj, nieładnie. Wow. Dlaczego wy strzelacie? No nieważne. God damn it. Nie! Ty gnoju! Byłeś kawałek wyżej nade mną, nie mogłem cię trafić. Mam bardzo mało zdrowia i to mi się bardzo nie podoba. God damn it. Czas na trochę hakowania dla rozluźnienia sytuacji. Oczywiście, że minimum 2 piętra. No jakby inaczej. Okej. Okay. Czemu nie zginęły? Zaczyna być trudniej, widzę. O, dobra, czyli 2 piętra, okej. Okay. To może ja tam rzucę wieżyczki, żeby one się zajęły tymi gościami. Tak, wieżyczki. Dobra. Nanotech się uzupełni, więc możemy sami wbijać na akcję. Co dostałem? Kto mnie zranił? No nic. Ktoś nas uderzył, a nie jestem do końca pewien kto. Wow. Co za hydrę? No come on! No nie, od nowa, dobra. Tutaj sobie zakończymy. W kolejnym odcinku spotkamy się tam, gdzie nas zabili. Dzięki za uwagę i strzałeczka.